przedstawiciele Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta, kierownictwa Gimnazjum nr 7 oraz wykonawcy firmy Eurocard z Radomia przystąpili do odbioru technicznego inwestycji zlokalizowanej przy ulicy Krzyżanowskiej. Chodzi o budowę kompleksu sportowego, w którego skład wchodzą m.in. boiska wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem, bieżnia czterotorowa i elementy małej architektury. To jeden z trzech tego typu obiektów zrealizowanych w bieżącym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowaliśmy boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej, boisko do piłki ręcznej z poliuretanu, bieżnie, skocznie w dal i całe zagospodarowanie w postaci chodników, oświetlenia, monitoringu, ławeczek. Mam nadzieję, że będzie dobrze służyć mieszkańcom, a z drugiej mam nadzieję, że mieszkańcy będą docenią ten wysiłek i poszanują ten obiekt. Nie tylko mieszkańcy osiedla mogą być zadowoleni z realizacji wspomnianej inwestycji, ale także społeczność sąsiadującego z obiektem gimnazjum nr 7. Pomysł budowy tego kompleksu sportowego przy naszym gimnazjum był wspaniałą sprawą i na pewno zmieni to jakość funkcjonowania naszej placówki. Po pierwsze, młodzież nie może się doczekać już wyjścia na zajęciach wychowania fizycznego. Cały czas dopytują, kiedy będą mogli. No wreszcie będą mogli po dzisiejszym dniu. Również jest ogromne zainteresowanie ze strony społeczności lokalnej. Wydzwaniają do nas mieszkańcy osiedla, wydzwaniają kluby sportowe, które chcą uczestniczyć w zajęciach właśnie na nowo oddanych boiskach. Boiska, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoku w dal i trójskoku wraz z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej, czy wreszcie boisko do piłki nożnej pozwolą nauczycielom WF na realizację ciekawych i różnorodnych zajęć. Każda grupa będzie mogła korzystać z innego obiektu, czyli część będzie mogła prowadzić zajęcia z lekkiej atletyki, część z piłki nożnej, część z koszykówki, z siatkówki bądź z piłki ręcznej. Więc no ta gama jest bardzo szeroka i wtedy można te zajęcia dostosować do tego, gdzie te zajęcia będą prowadzone. Wykonawcą robót była firma Eurocard z Radomia, która zrealizowała kompleks w rekordowo krótkim czasie, 3 miesięcy. Najwięcej kłopotów mieliśmy z pogodą, ponieważ trwały największe upały i troszkę tam było błędów w dokumentacji projektowej, na które żeśmy tam szybko zareagowali z projektantem, poprawili i dołożyliśmy wszelkich starań, żeby obiekt wykonać zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną i dobrze wykonać. Robota była ciężka, ponieważ zaprojektowane było tutaj duża konstrukcja tego boiska. Wymiana gruntu dochodziła do 1,30 m, co było zamienione na piach, no i po kolejno warstwy podbudowy. Uważam, że boisko jest zaprojektowane bardzo dobrze, jeśli chodzi o nośność, aż z przesadą, no i dobrze wykonane. Inwestycja, której koszt zamknął się w kwocie nieco ponad 1 600 000 zł, zrealizowana została w całości z budżetu miasta.